Witam z tej strony Nero. O, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic Runners Revival. Dokładnie tak. Zdobyliśmy Silvera. Nice. Jednego Silvera, 50 tysięcy pierścieni i 3 tikety do ruletki. O, 5 tysięcy pierścieni. Dobrze. Tak, widzicie, kolejny dzień pod rząd nagrywamy Sonic Runners Revival. Jak widać, opłaca się wbijać dzień w dzień do gry, choćby tak dla jajów. No kurde, ja to biorę? Boże, czy ty to widzisz? Kit z tym, że Silver jest o tyle słabą postacią, że on należy do postaci Speed Easy, czyli jest to wolniejsza postać, ma 90% prędkości, ale tak, ale mamy Silvera, więc to zawsze coś. Zlevelujmy go do poziomu 5. O właśnie. I weźmiemy go sobie tak, żeby sobie chociaż raz popykać nim. Więc mamy to. Okej, okay, jaki jest teraz poziom? Teraz mamy Windy Hill, więc bierzemy. No, w sumie na drugie stawimy sobie Sonika. O, to nie jest głupi pomysł. Tak se popykamy dzisiaj. Jeśli będzie dalej Windy Hill, oczywiście. Tak więc zaczynajmy, tak. Wybaczcie za taki długi wstęp. O, dobrze. Ale tak, ale nie spodziewałem się, że to będę, kurde, postać za friko. Miłe, naprawdę miłe. Kurde, nice. Jestem po obejrzeniu zresztą filmu, który został przesłany dzisiaj na oficjalny kanał Sonic Runners Revival, który mówią, co dodali i co chcą dodać. Jestem podjarany ogólnie. Aż mi się łezka wokół zakręciła. Okej, tak więc lecimy. Tak, Silver aktualnie, z tego co widzę na samym początku, jest w miarę tak samo chyba prędki, choć nie, jest wolniejszy, mi się wydaje, chyba od razu, już z samego startu, że tak powiem, jest wolniejszy. Jest to postać, coś z tyłu, jak macie Team Rose w Sonic Heroes, to on, Cream oraz Big są postaciami dla początkujących, dla osób, które po prostu średnio im idzie w grze. Szkoda tylko, że te postacie nie są dostępne na samym początku, tylko musisz najpierw powykać trudniejszymi, żeby blokować łatwiejsze. Trochę to nieprzemyślane, ale cichajcie. Okej, okay, mamy Egiego, tak więc ciśniemy typa. Once again. Okej. Okay. Tak, i właśnie dokańczając temat tego filmu na oryginalnym kanale Sonic Runners Revival, to aktualnie, o, zachód słońca się zrobił, to aktualnie pokazano nam tam Silent Hill, czyli właśnie ten leśny poziom Sonic Crossworld, co ostatnio zapomniałem jego nazwy. I Boże, to wygląda świetnie. Przysięgam, to jest po prostu wow. Po prostu szanuję strasznie. Więc jestem podjarany aktualnie faktem, że ten poziom będzie dostępny. No i dzięki temu wszystkie poziomy z Lost World będą dostępne w tej grze. To jest coś, o czym jeszcze sobie nie zdałem sprawy, no bo niektóre poziomy oczywiście występują tylko w eventach. Takie jak Frozen Factory istnieje tylko w evencie świątecznym. Ale ogólnie wszystkie poziomy z wyjątkiem Silent Hillu są dostępne już w Sonic Runners Revival i w tej chwili dołączy to, więc bardzo miłe. Mianowicie to będzie jako poziom, w którym możemy biegać, raczej time attack, niżli story mode, bo musieliby pozmieniać story mode, co im się raczej średnio opłaca, więc tak mi się przynajmniej wydaje. Ale tak. Szkoda czasami, że nie ma właśnie poziomu, w których możemy normalnie pobiegać tak długo, aż nie zginiemy, tylko po prostu niektóre poziomy możemy ogrywać tylko za pomocą eventów. Mam nadzieję, że zrobią kiedyś coś takiego, że będzie jakiś taki, jakaś sposobność pogrania coś w stylu właśnie takiego Endless Mode'a, niczym z Runner's Adventure, że aż taką nazwą się posłużyłem z tamtej gry, ale że po prostu będzie można pograć właśnie we wszelkie poziomy w taki sposób, w jakim się gra w Story Mode'zie. To byłoby miłe, naprawdę to byłoby miłe. Nie wiem, czy byliby w stanie coś takiego zrobić, ale sądzę, że byłoby to niezłe.
Ja już mówię, szkoda, że niektóre po prostu poziomy tylko są tą eventów, które wcześniej mogliśmy sobie odblokowywać zawsze. To był jedyny plus tego posługiwania się przeglądarką specjalnie, żeby sobie zmieniać na przykład ziomeczków, ale można było sobie dawać eventy. W sumie gdyby się nie dało, to nie mógłbym wam pokazać wszelkich eventów i gameplayów, jakie pokazałem w przeszłości. I tego mi trochę brakuje, że tak powiem, nie? To było po prostu fajne, to było fajne. Że można było pograć w jakikolwiek event się chce, kiedykolwiek się chce. Mówię, niektóre poziomy są naprawdę fajne, fajnie wyglądają i tak dalej, i tak dalej. Okej, mamy top speed, moi drodzy, top speed. God damn it. Okej, drill. Śniemy. Więc no, silverem nie da się źle, ale czuć, ładejam, ale czuć różnicę. Wow, dobra, teraz Sonic. Teraz będzie gotta go fast, I guess. Co to miał? Dobra. Oszukali mnie. God damn it. Minus 20. Bo ja widziałem, że on tam daje mniej, ale że odejmuje. Wow. Mam nadzieję, że dobiję do końca tego poziomu, chociaż że nie będę musiał ogrywać raz jeszcze. No, to nie będzie fajne. Tak, nie wiem, dać radę raczej. Okej. Okay. Wow, roboty Eggmana atakują. Zostaw to mnie, Knuckles. Dobra robota, Tails. Naprawdę rządzisz niebiosami. Okej. Okay. Stajemy Magnes. Okej, okay. Teraz są na naszym ziemnym poziomie. Ten jest mój. Hehe. Jesteś coś w stylu, nie wiem, naładowany dziś na kurs do walki. Coś ten deseń. Okej. Okay. Tak, dobra, dobiliśmy, bez problemu. Okej, okay. O, mamy Eggiego. Muhahaha. Już wkrótce moja fabryka będzie operować w 100%. Już wkrótce będziemy mogli przenieść Eggpony. Szefie, czy nie powinniśmy... czy musimy sobie marnować... wodę z rzeki? Dobrze rozumiem? A, że to może troszeczkę zepsuć środowisko, wygląd. O. Kogo to obchodzi? Jeśli zniszczymy tą arenę, przeniesiemy fabrykę gdziekolwiek indziej. Sądzę, że to się nie stanie, Eggman. Dokładnie tak. Fabryka zostanie zamknięta. Zwierzęta będą mogły żyć w harmonii z naturą ponownie. Zamknąć moją fabrykę? Na pewno nie. Budowanie Eggman Landu nie zostanie spowolnione ani minuty dłużej. Zejdźcie mi z drogi. Okej, okay, pajacu. I mamy kolejny Daily Challenge. Czemu dzień pierwszy? Czemu się zresetowało? Na nim. Co się stanęło? Dobra, tego nie bierzemy. Tego też nie poradzę sobie raczej. Będę grał jako Silver, więc mam nadzieję, że sobie poradzę. Pewnie będzie mi trochę trudniej unikać niektórych rzeczy, biorąc pod uwagę, że jestem wolniejszy. Da. Okej, okay, dawaj Eggie. A, dobra, chyba że tak się będzie dziać. To może dam radę. Yep. God damn it. Okej, okay, restarting for a win. Nareszcie walka z bossem. W ostatnim odcinku nie walczyliśmy w ogóle. A muzyka z walki z bossem jest taka cudna. Też jest chyba jedna z moich ulubieńszych motywów. Jeden z moich ulubieńszych motywów, jeśli chodzi o walkę z bossem. Naprawdę. To jest świetne. You did it. Yeah. Okej. Okay. Byliśmy specjalne jajko. Okej. Okay.
Jako Sonic mam już level 12, nieźle. Teraz jako Tails mamy level 11 chyba cały czas. Więc no. Orki. O tak, pamiętam jak śpiewałem na początku odcinka jakiegoś. Okej. Okay. Ty. Nigdy ci tego nie zapomnę. Następny raz, gdy się spotkamy, będzie naszym ostatnim razem. Dawaj, Orbot. Chodź za mną. You little. Już mi to przypomniało z Sonic Unleashed, jak Eggman cały czas tak wrzeszczał. Jasne, poczekaj chwilę, szefie. Okej, ludziska. Wyłączmy tą fabrykę jak najszybciej. Okej, i bingo, nice. Fabryka została oficjalnie zamknięta. Poniszczyłem to i to również. To miejsce nie będzie otwarte w najszybszym czasie. Okej. Okay. Dziękujemy bardzo wam wszystkim. Ricky teraz może żyć szczęśliwie jak wcześniej. Okej, okay, najsik. 8000 pierścionków. 5 nieśmiertałek. 20 restaringów. Kolejna ranga, ranga 9. Właśnie, marudziłem wczorajszym odcinku na temat League. One właśnie mają powrócić w końcu i działać. O, epizod 15. Ring Hill. Green Hill wygląda jak Ring Hill w tej chwili. Takie tam Sonic Forces. Okej, okay. Knuckles pamięta pogłoskę na temat miejsca, które nazywa się Ring Hill. No i gang postanowił zobaczyć i obczaić to miejsce. Phew. Sądzę, że w końcu zdążyliśmy obczaić te wszystkie zwierzęta. Czek? Aha, że okej, coś z tyłu, że udało nam się im pomóc i tak dalej. Potrzebujemy przerwy. Zasłużyliśmy. Bardzo możliwe, ale nie możemy się jeszcze zrelaksować. Eggman... Coś z tyłu, że Eggman powróci. Ah, man. Sądzę, że masz rację. Hold up. Chwila, moment. Właśnie na coś wpadłem. Na co, Knuckles? To miejsce niedaleko nazywa się Ring Hill. Jest to miejsce, o których mówią poszukiwacze. Hunters, a. O, pewnie coś w stylu jak Naksik, czyli właśnie tacy... No jak Róż też na przykład. Poszukiwacze skarbów, goddammit. Czemu się nie cofniemy w tą stronę? Możemy się lekko zabawić na naszej drodze domu. To jest pomysł, Knuckles. Okej. Jak widzicie, kurde, pierścionki everywhere. W sumie, zanim poplayujemy, zamienimy... może tak zamieniać sobie team, to bardzo miłe. Zrobimy sobie tak. O, dobra. Tym razem chcę Sonikiem najpierw grać. Bierzemy sobie to, standardowo. Widzę, że w tej chwili już wszystko mamy za darmo, bo już mamy tam ileś rzeczy. To miło. Okej. Tak więc ciśniemy. No, teraz sądzę, że rzeczywiście Sonikiem jest szybciej. Nieco, bo nieco, no bo Silver za 100% prędkości ma 90%, jest tylko 10% różnicy, ale jest to zauważalne. Okej, nieśmiertałka. Nice. Okej. Loop to loop. I jazda. Nice. Może robienie tych trików w powietrzu jest takie satysfakcjonujące, że to jest po prostu miód. Dokładnie tak. Ej, pajacu, wyskakuj z tych pierścionków. Okej.
Nice. Speed up. Speeding up. Znaczy się. Windy Hill naprawdę bardzo ładnie wygląda przy zachodzie. Od razu mi przypomina ten Windy Hill Act drugi. Który też by się odbywał cło. Przy takiej porze właśnie. Nie udało mnie się wyskoczyć z rampy. God damn it. Okej. God damn it, naprawdę. Se w tej chwili, więc uwaga. No, w ogóle teraz mi się tak przypomniało, że kurde, ostatnie lata, jeśli chodzi o gry, o powrót jakichś gier, jestem naprawdę szczęśliwy, że tak powiem, bo najpierw powrócił klasyczny Sonic, taki w swojej prawdziwej formie i prawdziwej chwale, czyli Sonic Mania oczywiście, o tym mowa. Potem powrócił mój ulubiony MMORPG z dzieciństwa, czyli Fusion Fall, w postaci Fusion Fall Retro. No i taka wisienka na torcie, Sonic Runners, Sonic Runners Revival. No właśnie, Sonic Runners i Fusion Fall to były gry, które mi najbardziej brakowało przez te wszystkie lata, że tak powiem. Więc no kurde, naprawdę jestem spełniony, jeśli chodzi o gry, których mi brakowało, a powróciły w końcu. Sobie teraz pomyślałem, że właśnie mówię, ostatnie lata są obfite właśnie w takie coś. Wodejam. Okej. Nice. Lubię czasami właśnie wracać do pierwszych odcinków FFR-a i patrzeć, jak ja byłem podjarany, to jest po prostu piękne. I patrzeć, ile to już lat minęło. Bo w sumie Early Access, ten początek sam, to był 2017 rok. Znaczy 2017 rok to była ta beta, co było można sobie... Beta, co ja gadam. Taki pre-release, co było można sobie stworzyć postać i pograć sobie tylko w tutorial. Potem w 2018 wyszło właśnie Early Access, czyli tylko Future. No i z miesiąc później, albo tam z dwa może, już kurde cała gra wyszła, no to jest po prostu wow. To mówię, to cała gra wyszła dwa lata temu już. Jest wow. Ten czas zajmowania, jak się dobrze bawicie, naprawdę, to jest to. Może naprawdę ja ssę w tej chwili tak ostro. Dobra. Użyjmy wszystkie wyspy, shall we? W przeciwieństwie do ostatniego razu. Okej. Sądzę, że i takie momenty muszą być. Nawet jak mi nie idzie. Okej, dobra. Tarcza? Nie do końca. Oh boy. Dzisiaj mi szło beznadziejnie. Okej. A wynik nie aż taki zły na szczęście. Genesis. Oh boy. Okej. 5000 pierścieni. 5000. 5000. I... 5000, nice. Co jest na końcu? Oho. Okej, ta dróżka ringów zaprowadza nas tutaj. Czy to oznacza, że to jest Ring Hill? Tak, możliwe. To było tutaj? Może to było trochę dalej? Tak, to jest to miejsce. Okej. Czy on Knuckles kopie w ziemi? Bingo! Nice. My precious. Okej. Nieźle, Knuckles. Not bad at all. Hehe. Te rzeczy, które tutaj znajdziemy, mogą nam się przydać, prawda? Okej, ludziska, chodźmy pomóc jakimś zwierzakom. Co tu jest? 20 tysięcy pierścionków.
I ranga 10 oczywiście. Nice. Okej. Okay. Epizod 16 w naszym odcinku oczywiście. Sekretny eksperyment doktora Eggmana. Sonic i przyjaciele słyszeli o tym, że Eggman majstruje przy jakimś sekretnym eksperymencie. Czas zbadać, co to. Bardzo się przejmuje. Eggman robi jakiś dziwny eksperyment. Czy możesz dowiedzieć się, co planuje? Zostaw to na Momoczao. Tak więc, ludzie, idziemy zobaczyć, co Eggman planuje. Co to na to, aby zacząć rozmawiać z jakimiś zwierzętami? Okej. Okay. Tak więc to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejszy jeszcze ruletka. Zakręcony jestem. Okej, okay. Itemki pierw. Zobaczmy. Okej. Okay. 5 drilli. 4 drille, nieźle. Okej, okay. I 5 tarcz. No i jeszcze 2 bilety, jak to zawsze już robię. Okej, okay, 2 combo bonusy i... No, dawaj. O, 3 lasery, może być. Wispowo w miarę. I premium roulette, to jest 1 złoty bilet. Dawaj, panie. Okej, okay. O, szare jajo. O, to jest ten żółw, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Okej, okay. Ja się tam pozastanawiam poza odcinkami, czy nie zamienić jakichś ziomeczków. Jeszcze sobie tutaj tylko na szybko zrobię Tailsa jako main character, jego jako sub character. Aż widzę, że w naszym odcinku czeka nas poziom Skyroad. O, 1000 pierścieni zdobyliśmy, to miło. Tak więc tak, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z Zagrajmy w Sonic Unleashed Revival. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i na razie do zobaczenia. See ya!